Druga doroczna inicjatywa Junior Board, Fundacji Dar Serca oraz Muzeum Polskiego w Ameryce Art for the Heart zakończyła się w sobotę wernisażem z udziałem artystów i wielu znamienitych gości. Art for Heart, Sztuka dla Serca, jest to druga już wystawa polskich artystów mieszkających w Chicago. Wszystkie dochody z tej imprezy będą przeznaczone dla Fundacji Daru Serca i Polskiego Muzeum w Chicago. Mamy 16 artystów, którzy wystawiają swoje sztuki, wszystko jest na sprzedaż. Mamy też repliki, mamy wielu gości, wspaniała impreza, myślę, że wszyscy bawią się świetnie. Młoda Polonia przy wsparciu artystów i wielu ludzi dobrej woli po raz drugi pokazała, że można wspólnie w oryginalny i atrakcyjny sposób połączyć przyjemne z pożytecznym. Spotkaliśmy się z grupą wolontariuszy z Polskiego Muzeum wraz z Junior Board Daru Serca i powstała taka inicjatywa, żeby po pierwsze pokazać, że Młoda Polonia potrafi pracować razem i stworzyć taką właśnie fajną, artystyczną imprezę. Po drugie, żeby ożywić muzeum, żeby przynieść młode pokolenie do muzeum, o którym większość ludzi w naszym wieku nawet nie wie, nigdy nie była. Także po prostu chcemy wspierać i szerzyć polską kulturę i żeby społeczeństwo amerykańskie i międzynarodowe potrafiło po prostu przyjść i zobaczyć, że może mieć tak samo dobry czas jak w jakimkolwiek innym muzeum, czy w Art Institute, czy gdziekolwiek indziej. Takie innowacyjne podejście zgromadziło przez kilka dni ubiegłego tygodnia setki osób, które podziwiały sztukę polonijnych artystów. To już jest drugi rok, który robimy taką imprezę i po prostu rokrocznie są lepsze doświadczenia. A teraz zrobiliśmy trochę dłuższy okres, ale najważniejsze dla nas jest, że jest wieczór i ludzie są w muzeum, co też jest bardzo ważne. Większe instytucje też się chwalą tym, że jest jakiś tam wieczór w muzeum. No i dzięki z naszą współpracą z Junior Board i z innymi organizacjami młodych Polaków, to po prostu mamy to, że muzeum jest otwarte wieczorami, ludzie przychodzą i się naprawdę bawią, to jest ważne. Okazało się, że filozofia wolontariuszy muzeum jest spójna z tą prezentowaną przez koleżanki i kolegów z Daru Serca, czyli otwieranie się na młodość i wyjście do nowych ludzi. I jednym z celów naszych jest, żeby otworzyć muzeum na imprezy, które przyciągną młodszych ludzi, żeby to było miejsce spotkań dla Polonii, dla artystów, dla biznesmenów i żeby po prostu tutaj się działo coś fajnego, może nie co tydzień, ale przynajmniej raz w miesiącu. Impreza okazała się dużym sukcesem. Muzeum odwiedziło wiele osób. Niektórzy z nich na miejscu przekonali się, czy tego typu inicjatywy są potrzebne. Nie byłem pewien tego, przychodząc na to wydarzenie dzisiejszego wieczora, ale teraz już widzę, że są potrzebne, bo przywykliśmy, że pewne wydarzenia w kalendarzu polonijnym powtarzają się. Może niektóre są do siebie z roku na rok dosyć podobne. Natomiast i widuje się część tych samych ludzi, którzy przychodzą co roku na daną imprezę, na dane wydarzenie, obchody czy uroczystość. Natomiast tutaj widać ludzi, których nie ogląda się na typowych, takich tradycyjnych polonijnych wydarzeniach. A dlaczego? Widocznie trzeba poszukać sposobu, żeby tych ludzi przyciągnąć. I mam nadzieję, że właśnie tego typu akcje, jak zgromadzenie wielu prac młodych polskich artystów na rzecz Fundacji Dar Serca, zgromadzenie tych prac w Muzeum Polskim, które powinno być w sercach Polonii na szczególnym miejscu i powinno się o ten obiekt dbać w szczególny sposób. Jeżeli będziemy przyciągać tutaj nowych ludzi, za każdym razem będziemy trafiać, będziemy szukać sposobu, w jaki sposób im sprzedać jakąś ideę, jakiś pomysł, jakąś inicjatywę, no to tym lepiej dla wszystkich, dla których to robimy. A robimy to oczywiście po to, by wspomóc działalność dwóch bardzo ważnych instytucji, Muzeum Polskiego w Ameryce i Fundacji Dar Serca, która pomaga chorym dzieciom. To, co dajesz od siebie, to powoduje, że tak naprawdę daje to jakąś satysfakcję osobistą, szczęście i także wróci to do ciebie, to dobro, wiesz, także warto pomagać, warto dzielić się tym, co mamy i po prostu dawać z siebie jak najwięcej dla innych,
a na pewno to do nas wróci. Tak wierzę i tak jest. Z podobnym przekonaniem w wystawie wzięło udział 16 artystów. Wśród nich projektantka mody, fotografowie, graficy i malarze. A miałam taki dzisiaj miły moment, kiedy weszłam rano do pracowni swojej i pomyślałam, przypomniałam sobie, jak rok temu Kinga z Litwiniuk zadzwoniła do mnie i poprosiła o udział w tej imprezie. Poczułam taką dużą wdzięczność za to, że są takie momenty, że są takie inicjatywy, że są takie imprezy. Nie tylko ze względu na to, że artyści mogą się pokazać, ale za to, że możemy zrobić coś dla kogoś innego. I to naprawdę robi, to naprawdę wraca. Kolejna impreza z cyklu Art for Heart już za rok. Tymczasem na pewno warto śledzić inicjatywy zarówno Muzeum Polskiego w Ameryce, jak i Fundacji Dar Serca. Monitor Polvision, Karolina Brodzka-Dabala.